Tak, tak. Tak, tak. Tak, i uwaga, Corneliusz rzucasz kontra bliźniaki. Let's go! Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach moda Terrarie, przygody Corneliusza rzucacza. Nie widzieliśmy się już jakiś czas. Niestety miałem sporo nauki, sporo innych obowiązków. Teraz wracam i mam nadzieję, że już bez przerw w najbliższym czasie. No i słuchajcie, zgodnie z obietnicą trochę pobudowałem, nie zrobiłem tyle co chciałem, ale zrobiłem bardzo dużo, według mnie przynajmniej. No, sporo o tym siedziałem wszystkim i po kolei was oprowadzę i dam wam też taką okazję, żebyście sami jakoś wzięli udział w tym, co tutaj się działo poniekąd, bo pomożecie mi trochę doradzić, co i jak. Ale zacznijmy od początku. Na górze póki co są trzy puste piętra, w jednym jeszcze nie nad ściany. Tutaj po prostu odpalę sobie NPC-ów. Przyznam, że po prostu nie miałem za bardzo czasu i już więcej pobudować, ale piętra są właściwie gotowe. Jedno będzie w takim klimacie złotym i tam chyba wstawimy pirata sobie. Drugie zrobimy w postaci kuźni i tam wstawimy sobie blacksmitha, a trzecie zrobimy jeszcze, nie wiem, w jakim stylu, w ogóle jest też slime'ów, jak sobie zaczęli padać. Także to są trzy kolejne piętra, na razie jeszcze spokojniutko. Myślę, że i tak w pozostałych kwestiach robiłem tyle rzeczy, że te piętra to najmniejszy problem. No i tak, teraz pójdźmy sobie na początek, dobra, w lewo, bo już widzicie. Mamy tutaj taką fajną, małą hodowlę. Widzicie, dayblumy już sobie rosną. Nie wszędzie jeszcze mam nasiona, dlatego jeszcze nie wszystko wyrosło. Nie jestem pewien, czy wszystko dobrze zasadziłem. Bo tak, tutaj są dayblumy, tutaj są chyba... Oj, nawet nie wiem, co to jest. Water leafy? Chyba tak. Tutaj defweedy, troszeczkę jeszcze, że no, nie mam nasiona. I tutaj blindruty, ale rosną nawet, więc... jeżeli ktoś ma jakieś rady, bo ja nigdy nie robiłem swojej własnej szklarni, to koniecznie powiedzcie, co może jeszcze zmienić tutaj. To sobie tutaj dorobię. Oczywiście to jest na razie małe i to dużo większe nie będzie, bo jeżeli chodzi o potki, to będziemy korzystać po prostu z Blood Orbów, czyli w ogóle z jakby wdzięczności Blood Moona, nie? Bo myślę, że tak będzie dużo prościej. Tutaj się co nieco zmieniło, ale to za chwilę wam pokażę, bo na początku jeszcze chcę wam pokazać coś innego. Tutaj zbudowaliśmy taką małą chatkę i ona będzie bardzo związana z dzisiejszym odcinkiem. Zamieszczę tutaj permafrost, czyli nasz arcymak lodu. I coś tutaj zmieniło, co właściwie, o co chodzi z tą całą chatką? No to jest dla niej chatka pasująca, myślę. Nie będę dawał takiego mroźnego dziada do mojej enklawy, no bo nam jeszcze wszystko zamrozi. I pomyślałem sobie, że po prostu w tym odcinku zrobimy taką małą misję poboczną na start, a mianowicie pójdziemy do lodowego biomu i spróbujemy znaleźć maszynę, z której można robić lodowe meble i wtedy będziemy mogli mu trochę chatę odpisować, bo jest taka fajniutka, malutka chatka, może z czasem jakąś tutaj wieżę dobuduję jeszcze, na razie to jest taka malutka chatka na start, bo no właśnie nie chciałem go dawać do enklawy, więc dałem go tutaj i na dole jeszcze zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Mianowicie galeria, jak widzicie, no myślę, że kto widział galerię wcześniej, to wie, że trochę tutaj dostawiłem rzeczy. Posągi rozstawiłem wszystkie, jakie mieliśmy, obrazy tutaj doszły. Trofea, no w sumie się nic nie pozmieniało, na dole jeszcze coś wymyślę. Oczywiście ta galeria będzie rozszerzana, jeszcze zobaczymy w jakiś sposób. Ale póki co myślę, że tutaj fajnie się pozmieniało. I jeszcze jedna zmiana, myślę, że taka największa, najwięcej pracy mnie kosztowała. Wejdźmy tutaj, patrzcie, co się stało. Prościutko, aż do samej pustyni. Jeszcze nic nie stawiałem, przyczyna jest prosta. Po prostu wy będziecie mogli zadecydować, co tutaj będzie. Ja mam dwa pomysły. I już wam je przedstawiam. Pierwszy mój pomysł jest taki, żeby zrobić tutaj taki deptak, dużo drzewek. Ładnie wszystko jest wyprostowane, jest dużo drzewek, jakoś ładnie przyozdobić to jakimiś fontannami, innymi pierdołami. Myślę, że fajnie by to wyglądało. Drugi pomysł jest taki, żeby zrobić z tego taki chodnik. Czyli zamieniłbym tutaj ziemię na taką właśnie brickową podłogę. I bym zrobił taki po prostu drugi deptak z jakimiś... W przyszłości może bym zrobił jakieś pixel arty nad nim. Jak będzie jakieś takie już późniejsze etap gry, będę miał trochę więcej na to czasu. I bym porobił takie jakieś małe pixel arty wiszące nad tym, z takich właśnie bloków jak ten, czy z jakichś tam innych, nie wiem, w sumie czego się używa do pixel artowania, chyba tego najbardziej, tak mi się wydaje. Tych kolorowych, świecących bloków. Więc decyzję pozostawiam wam, na razie deptak, no patrzcie ile teren wyrównałem, no pamiętacie, tutaj było strasznie pofalowany ten teren był, teraz wszystko jest prościutkie. No i cóż, ja jestem się zadowolony, myślę, że sporo zrobiłem. Może obiecałem, że trochę więcej, ale też zrobiłem parę rzeczy, których nie obiecałem, więc
Chyba jesteśmy kwita, tak mi się wydaje. Przygotowałem też Mechanical Eye'a, ponieważ no, pochodzimy sobie trochę po tych podziemiach lodowych. Jeżeli nam nie wyjdzie, to po prostu pójdziemy sobie zabić Twinsy. Nie wiem, czy jestem w stanie zabić te Twinsy już teraz, ale spróbować na pewno spróbuję z chęcią. Teraz musimy tylko wejść do studni. No nie wiem, ocencie zmiany, napiszcie jak wam się podobają, czy są według was fajne, czy jednak źle poszedłem z tymi zmianami i powinienem coś zmienić. W ogóle przy wyrównywaniu terenu nie robiłem tego kill-offem ani wirtuem cały czas, tylko użyłem tego tej... jakby to nazwać... tego działa, które nam wypadło z jakiegoś bossa, tego mini bossa w dungeonie. Pamiętacie tego, co rozwalało całkowicie teren? Bez tego chyba bym to robił jeszcze dłużej, a i tak mi to sporo zajęło, bo później musiałem jeszcze wallę zdjąć. Więc no, zabawy było sporo. No a plan na dzisiejszy odcinek to właśnie położenie trochę po tych podziemiach lodowych. A następnie może ci Blood Moon i Twinsy. Mam nadzieję, że się wyrobię w około pół godzinki. Oj, meduza. Wow, ale podało rzeczy. Dobra, meduza zabita. Meduzy są bardzo niebezpieczne, a nie trzeba niestety mega uważać. Te slimy też skaczą. Ale to są koruptory po prostu. Nie wiem, czy ja tutaj zbyt dużo nowych rzeczy znajdę, bo po prostu jest pełno koruptorów. Mogłem shiny poty wziąć. Lecie, gdzie ja mogę pójść, żeby trochę... Tutaj są jakieś jaskinie większe. Już pamiętam. O, charge'a! Kurczę, ile my się walczyliśmy na tym biomie? Oj. Dobra, chyba zdążyliśmy od niej uciec. Potrzebujemy lodowych skrzynek, w której moglibyśmy znaleźć taką stację. Nie wiem, czy wiecie, o którą stację chodzi. Jest taka specjalna stacja, w której moglibyśmy użyć, żeby sobie zrobić meble właśnie. O, mamy. Jakby się udało i od razu znaleźć, to byłbym w szoku. Bardzo pozytywnie bym był zaskoczony. Czekajcie, to sobie zbierzmy. Będzie do galerii naszej. Bomba i dwa kill-offy. Okej, pierwsza misja na dzisiaj wykonana. Okej, jest fajnie. Dobra, to jeszcze kawałek pochodzimy sobie, przynajmniej żeby te 15 minut odcinka, do 15 minuty odcinka spędzić właśnie w tych klimatach. Oj. Może coś jeszcze ciekawego znajdziemy, może jakiś nowy biom. Ja w sumie nie mam pojęcia, co robić dalej, bo tam wiem, że trzeba bić mechaniczne bossy, ale jak przywołać te inne bossy, no musiał sobie to posprawdzać. Bo szczerze to nie mam za bardzo pomysłu. Lodu się też trochę przyda, więc co? Ja bym pobudował trochę z lodu. Nie wiem, co by to mogło być z tego lodu, ale mam taką ochotę z tego lodu coś potworzyć. Czekajcie, takie rzeczy trzeba powywalać, niestety. Tam jakąś większą jaskinię mamy, może się przebijemy. Latają jakieś lodowe potwory. Okej, mam przebicie, jest Myrmadion. Dobra, udało się. To jest silver. I tutaj możemy się przebić i mamy tutaj hoplitę, tak na start. Ale co jeszcze tu znajdziemy? Tam jest jakaś duża strefa znowuż. Czy duża, no po prostu jest kolejna jaskinia, nie? O, coś nas bije. Nietoperek. Meduza nadchodzi. Ojoj, meduzy to trzeba uważać, bo ona zamraża. A zamrożenie, wiecie, jak się spada jako... Znaczy zamraża, petryfikuje. Zmienia w kamień. Jak się jest zamienionym w kamień i się spadnie, to się dostaje tak ogromne obrażenia, że... Wow. Cryonic Ore. Czy my już to mieliśmy? Chyba już to mieliśmy. Chyba już się tym jarałem, że o, co to jest? Coś nowego. No nie. Już to miałeś, Bobru. Uspokój się. Korneliusz po prostu ma słabą pamięć, wiecie jak to jest. On tylko na rzucaniu się skupia i... No wypada mu z głowy czasami coś tam. Wow. A to jest ten wściekły pies. Słynny wściekły pies. Dobra, przebijmy się tędy. Co to jest? Cryonic Ore. Czy mogę to rozbić też szybko? Nie mogę? Ile, przepraszam. Tu jest Cryonic Ore, a tamto drugie, co to było? Cryonic i Cryonit. To jest Beyond the Forgotten, a to jest Calamity. Okej. Podobne pomysły mieli. Mógłbym dodać tego Ora w sumie sobie do listy, ale dobra. Już ten mod, który pozwala mi kopać, tak mi pomaga. Naprawdę. Tyle orów szybciej wydobyłem dzięki temu. Jest niesamowite po prostu. Takie mody są przydatne. W ogóle miałem w sensie czas robić listę modów, ale nic się w modach nie zmieniało, więc no... Cóż, jeżeli ktoś interesuje, na jakim modę gram, to odsyłam do odcinka numer 1 najlepiej, albo do odcinka numer 9 bodajże.
albo 18. Bo tam, tam po prostu pokazywałem wam listę modów i omawiałem bardzo wkrótce. W ogóle niedługo, w końcu już się zaczynają takie wakacyjne klimaty, więc myślę, że czas najwyższy. Niedługo będę mógł wam zaprezentować, mam nadzieję przynajmniej taką szczerą, listę modów, boże nie, listę modów, tylko poradników związanych z Terrarią ogólnie. Dusimy się. Taka wredna. Więc raz jeszcze, bo już chyba o tym mówiłem parokrotnie. Wow. Powtarzam prośbę swoją, może będziecie w stanie pomóc. Potrzebuję bardzo pomysłów na poradniki. Co byście chcieli zobaczyć? Czy chcecie zobaczyć, jak instalować mody? Czy chcecie zobaczyć może, bo wiem, że pojawiały się takie pytania, jak na przykład radzić sobie w danym momencie gry, na czym się skupiać, co dana klasa powinna w danym momencie mieć mniej więcej, żeby sobie radzić, jaka jest kolejność zabijania bossów, co bym doradzał może w kolejności ogólnej gry, żeby na przykład skupić się w danym momencie na tym czy na tamtym. To są takie małe, wydawałoby się, problemy, które wielu osobom jakby zabierają tą radość z modów ogólną. Przez co ludzie po prostu boją się zaczynać w ogóle z modami, no bo nie wiedzą, czy teraz mają to zrobić, czy mają zrobić tamto, czy może skupić się na czymś zupełnie innym. No, ja jestem gotów wam przygotować wszystko, co jest tak naprawdę potrzebne. Wow, jeszcze jakaś nowa ruda. A czy mamy... Nie mamy tyle do oddychania pod wodą. Cholerka. Palladium jakieś. Ciekawe, co to będzie. Rubin to może sobie zostawimy. Oj nie. Oj nie. Oj nie. Oj nie. Zaraz zobaczymy. Kurczę, może jakaś nowa ruda, która nam się przyda. Widzicie, ja sam jeszcze za dużo nie wiem, ale oczywiście jakbym miał robić jakiś wam poradnik, to zrobię taki research, że... No, że nie będziecie mi na co rzeczy, to możecie być to pewni. Żebyście się nie bali, że tutaj wam jakąś kichę odwalę. I nie będziecie mieli jakby... potrzebnych informacji. Spokojnie, ja wszystko przygotuję tak, żebyście byli zadowoleni, żeby poradnik był naprawdę wysokiej klasy. Zresztą, jak chcecie zobaczyć, jak robiłem kiedyś poradniki, robiłem poradniki do Daisy, do Zeldy, to wystarczy wpiszecie na YouTubie sobie bobrowy poradnik, czy tam poradnik Mr. Bobru, i wyskoczy wam parę. No, według mnie bardzo fajnie prowadziłem te poradniki, bo po nich dało się naprawdę wszystko wykminić. Były przybliżenia, było pokazane tutaj... Wow, amigo, hola. Były pokazane najważniejsze rzeczy i myślę, że nawet ktoś, kto kompletnie się na czymś tam nie zna, na danej mechanice, mógł się bez problemu ogarnąć w tym. No ale sami ocenicie, więc pomysły, jakie byście tam chcieli, mogą być nawet najgłupsze, czasami nawet te najgłupsze rzeczy wydają albo są po prostu najtrudniejsze. Także, no to taka moja prośba po prostu. Dobra, wracamy, chyba wystarczy, zaraz zobaczymy te ory, które zebraliśmy. Okej, gdzie możemy to oddać? Obrazy, ozdoby, nie. Statuetki, banery, tutaj na razie to, później sobie to rozstawię. Ice Machine sobie od razu chyba rozstawimy u niego gdzieś. Będzie pasowało, on jest takim magiem, więc może gdzieś tutaj mieć tą maszynę w swoim domostwie. Chwila, co się stało? Okej, coś dziwnego się z nim stało. I tutaj będziemy mieli teraz klocki lodu albo śniegu, to będziemy mogli robić fajne meble. To ja odpisuję mu tą chatę na następny odcinek. To dużo roboty nie powinno być, więc mogę wam to obiecać. Dobra, Trionit Ore służy do Trionit Barów, a to z kolei służy do setu na miniony, przywoływane. Okej. Trionit Ore. Można robić Trionit Bary albo Briki. A z barów? Ulala. Też przywoływa w czy set? O ile się nie mylę, nie. Może być magiczny. Ja tu są jakieś piękne skrzydła. Które nawet nie wiem, czy bym nie chciał zrobić. Bar of Life. Picker jest jakiś lepszy. 7 barów potrzebny. Wow. Straszyłem. Jakieś oko mi tu wleciało. Bulety. Lanca. Magic damage, melee damage, melee, ranged. Okej, tu nie widzę nic do rzucania. Być może jestem ślepym. Ale nie widzę. Ale widzę za to... No set nie jest dla mnie interesujący jakkolwiek, bo to są obrażenia ranged albo inne. Są dla 4 klas, ale oczywiście dla rzucacza nie ma. Widzicie, jak rzucacze olewają? O nie, przepraszam. Przepraszam, jest. Ale jakiś bardzo mało defa ma. 17. Widzicie, chyba to nie słabsze. Co ja sobie muszę szybko zerknę. Przypominam, że jak ktoś chce, to też to jest taka moja mała rada. Może głupia, ale... O, zniknął chat cały. Ale działająca.
Sprawdzajcie sobie koniecznie na Daedalus na wiki. To jest po prostu, jak dla mnie, bardzo, bardzo ważne. Daedalus set Terraria. Dobra, set bonus, co daje? Circlet daje nam trzeci, bo Circlet to jest to, co nam podbija throwing damage, o ile się nie mylę. Nie, Circlet to nie to, face mask. Tak, to face mask jest. Okej, okay, to jest... To może by nie być takie złe, ale chyba póki co na razie by mnie interesowała tylko... tylko coś innego by mnie interesowało, ale jeszcze to bym zobaczył sobie. Palladium Ingot i Plating. O, patrzcie, co tutaj mamy. To jest dla Rangera set. To jest dla Rangera set, moi drodzy. Palladium Pickaxe. Jaki to ma? 180. To tyle, co nasz ten. 110 Edge Power. 80. To jest na pewno lepszy topór. Można było taki toporek sobie zrobić. Chwila, 7 barów, chyba jesteśmy w stanie to zrobić. To wam Wilu się robi, tak? Okej. A może nie? Może to trzeba najpierw tutaj coś zrobić? O, jest. 7? Czy 9 miał być? Arts. O, i Hammer bym zrobił sobie. 85? Nie, to nie jest aż taki lepszy. Nie, to akurat tego może nie, ale Artsa sobie z chęcią zrobię. To sobie zaraz odłożę, bo to jest słabsze dużo. Ale jeszcze mi interesuje na pewno Trionic Bar. Jeden tylko mogliśmy zrobić. A, 4, przepraszam. 4. A z tego, co ja chciałem sobie zrobić, tak naprawdę. Seta mogę pomyśleć, ale też mnie na pewno interesują skrzydła, na które trzeba mieć 5 takich barów. Jedno nam brakuje. A Kilof? Jaki jest Kilof tutaj? 190 Pitchers Power. Lepsze 10. To jeszcze nie dużo. I tak nam to brakuje, ale pomyślę sobie o tym. Te Trionic Bary bym może sobie pozbierał nawet. Wyglądają całkiem sensownie. Trionic Ory. Valadium. Trionic. Okej, jest super. To wywalam od razu. Back of Potential. Potential. Dobra, tak. I teraz, póki mam Blood Moona, to chyba sobie skorzystamy. Znaczy, możemy tak naprawdę manipulować czasem, bo mamy... To jest specjalna typa od czasu, więc musimy też jakoś mocno patrzeć na czas, ale póki co Blood Moon Medallion. I tak jeden Blood Moon będzie, no bo to jest noc. Dobra, myśl, bo czasami pomyśl, czasami troszkę, chłopie, troszeczkę. 24 Blood Orby, akurat nam na zerk potiona starczy. Oj, proszę nie strzelać. Tyk. I później zobaczymy, jak jeszcze potem nas mogą interesować, tak naprawdę. Bo może być tyle oczywiście znacznie więcej. Ja, tak i tak. Ale jestem głupi. Potem nam przecież spadł przez to. Ojejku. Ale miał mało życia. Albo mnie ten pies tak mocno przegryzł. Dobra, zaraz zbieram kolejne orby, więc spokojnie. O, albo i nie zbieramy. Bo sobie bije wszystko, co jest grane. Ja, działa ten potek jeszcze? Nie, chyba nie działa. Muszę się uleczyć, co jest grane? Jakieś obrażenia mam większe w siebie? Coś się zepsuło? Czy coś się zniszczyło? Dobra, czy leci? Jak my możemy ich walić? Chyba... Ar będzie może lepsze? Bangarangi 2 nam wypadły swoją drogą. To jest broń rzucana chyba też. Znaczy, można zmienić ten rzucany pewnie. Może i nie. A tak, widzicie? A to chyba nie będzie jakoś super mocne. Anyway. Ile mam tych do torbów? 9. Ojejku, ale zepsułem to. O, to mnie też pogryzło, ten pies. Ten przeklęty pies mnie też pogryzł. Dobra, mamy 10 tych. Więcej. Na pewno... Co, ja muszę farmę jakoś zrobić, tylko czy dałoby się zrobić farmę? Czy ktoś znalazł się na farmieniu mobków, macie pomysł, jakby można było rozpracować taką farmę? Jak tutaj przelatują też przez ściany. Chyba ciężko by było. O, mechanical spawn wypadł.
Więcej, więcej potworków, proszę. O, jejku, co nam tu wypada? Jakieś skarby dziwne. Dobra, 12, jeszcze 8. Do serpotiona kolejnego. No. I zaraz, kurczę, to może zaraz sobie póki co, póki zepsuliśmy, to może spróbujemy tego Eye of Cthulhu zabić, co? Znaczy Twinsy. Czy dam radę? Chyba nie. Chyba nie dam radę, ale spróbować można. Zacznijmy w ogóle jak walka pójdzie, bez większych przygotowań. O. No to sobie zaczęliśmy. To sobie zobaczyliśmy, no po prostu szaleństwo. Jakieś nowe w ogóle itemy wypadają. Dobra. Oddajmy niepotrzebne rzeczy. Dart na star, dobre. Te wszystkie magiczne nasze rzeczy tutaj oddamy oczywiście. Mechaniczna czaszka na razie niech będzie tutaj. Top hat niech sobie zostanie. Co możemy wypić z potów? Tak na start. Jaki my tutaj zestawik możemy wziąć? A i to żeby lepiej trochę widzieć. Endurance. To będzie fajne na Twins na pewno. Swiftness. Ten coating może być fajny. Oczywiście Iron Skin, ale to już je mamy. Dobra, spróbujmy sobie zaraz zabić. Tylko czekać, trzeba do nocy przetrwać, prawda? Panie czarodzieju, do nocy to co musimy mieć? Chyba coś takiego, nie? Traki, o proszę. Można tego bossa u niej robić. Teraz na zawołanie tak naprawdę. Super. Ten bottle. A, dobra. Spróbujmy może tak na początek. I tak. Jeszcze? Tak. Teraz się robi noc chyba powoli. A może już jest noc nawet? Kurde, jeszcze bym troszeczkę przesunął, bo boję się, że nałykam się potków i nic z tego nie będzie. Dobra, słuchajcie. Ninja Rack na start. Nie wiem, którego bardziej się opłaca bić na pierwszą turę do końca, ale coś tam wymyślimy. Tak. I uwaga, Corneliusz rzucacz kontra bliźniaki. Let's go! Dobra, przydałoby się, rzeczywiście bardzo by się przydało jednego zabić na początek. Nie wiem, czy spazmatyk nie jest lepsze zabicie na start. Okej, teraz ten czerwony oczywiście się tutaj wystawił. O nie, nie, nie chciałem tego użyć. Dajcie wybiec, dajcie żyć. Czemu ja się przyczepiłem do tego? Co jest grane? Kurde, muszę coś lepiej wymierzyć ciosy, bo dziwnie mi lecą strasznie. Dobra, on zaraz rage odpali. To jest pewne. To jest w 100% pewne. Ta jego druga forma będzie. O, jest Jona. I będzie teraz cały czas pluł tym laserem. Oj, żeby ten drugi mi przeszkadzał, bo on nam przeszkadza bardzo. Okej, jest są szarże. Oj, za daleko. O, dobra, spokojnie. Mamy jeszcze potka, jeszcze nie jest najgorzej. Zabiłem zaraz pierwszego. Kurde, gdzieś mi się wydawało nierealne zabić tutaj samemu takiego bossa jak Twins. Teraz to nie jest takie... Teraz jest w zasięgu po prostu. Dobra, jeden leży. Teraz czas na... Retinazera. Retinazerze! Dla mnie jesteś zwykłym zerem. Wiesz co, Twins naprawdę nie są takie trudne. Kiedyś... Nie wiem, chyba byłem dzieckiem wielkim jak grałem w Terrarię, bo po prostu teraz to się wydaje być takie... Takie... easy. Zabicie oczka, bliźniaków. Prościzna, moi drodzy. Dobra, jest zmiana. Bijmy póki możemy. On teraz będzie mega spamił tymi swoimi laserkami. O właśnie, o ten atak chodzi. Tutaj trzeba bardzo tak płasko iść, bo inaczej wpadacie. Co jest? Bo inaczej wpadacie w strzały i się robi ciężko. A tak to jeszcze da się to jakoś ogarnąć. Ja, on jest znacznie gorszy. Tam to można trzymać jeszcze na dystans, a tego... No ten to strzela po prostu, nie? Dobra, udało się. To było zaskakująco proste. A może przez item z Calamity? Chociaż wie, ten rękawica jest Storium. Aha, no to jeszcze lepiej. Okej, okay, cool.
Nimbusy. Dobra, to ja bym jeszcze Hatera Bloodmoona odpalił drugiego. Dawajcie, dawajcie to, co mi jest potrzebne. Dawajcie, twinsy pokonane, teraz dawajcie to, co mi jest potrzebne. Chyba najgorszy z magicznych bossów jest... magiczna czacha. Jest chyba najgorsza, tak mi się wydaje. 14 orbów, jeszcze 6. Jeszcze 6 i możemy zacząć farmienie. Jako takie. Ta włócznia mi się podoba, jest spoko. Przyjemnie się z nim bije. W ogóle zastanawiam się, czy ja z tych bossów, co ja w ostatnim odcinku kupiłem, nie powinienem czegoś tam nadrobić. Teraz już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Ja, ci są przeciwnicy, przepraszam bardzo. To chyba nie jest Blood Moon. Od dzień się zrobił? Ej, to chyba dzień jest. Mi się wydaje... nie wiem. Nie jestem pewien? Trochę kasa to leci, ale... okej. Nie, to wygląda jakby nam się po prostu na naszych oczach skończył dzień, raczej noc. Okej, teraz to wygląda na Blood Moon. Teraz to już naprawdę wygląda jak Blood Moon. A wracając do myśli, bo nie jestem pewien, czy ją skończyłem. Bardzo bym chciał wiedzieć, czy ja czegoś nie przegapiłem z jakiegoś potworka, z jakiegoś bossa, którego ostatnimi razy biliśmy. Wydaje mi się, że nie, ale może coś takiego było? Jestem bardzo zadowolony z tego, jak teraz wygląda nasz tutaj nasz asortyment. Według mnie jesteśmy mocni. Mamy czym się pochwalić. Kurde, to jest fajne. Fajne, bo zadaje tam parę tur obrażeń jakby. Jeszcze spowalnia, jest dobre. Tylko ja bym koniecznie skorzystał sobie z usług naszej drogiej piguły. Loreła, ulecz mnie. Ile tam to jeszcze brakuje? Trzy orby. Daj, Czarnojuszu, na pewno znajdziesz. Wierzę w ciebie. 2 orby, 1 orb. 4 orbów, please. 1 orba brakuje, no. I możemy przyspieszyć tempo zdobywania orbów przyszłych. To trzeba się jakoś na to przygotować, naprawdę. Ja muszę jakoś sobie, jakąś arenę muszę przygotować. To jest pewne. Dobra, mamy 20. Bo naprawdę, Zerg Potion to jest najśmieszniejszy i najfajniejszy potion, jaki istnieje. Naprawdę. To jest sztos, to powinno być w normalnej terrarii w jakimś stopniu zaimplementowane według mnie. Taka moja jest tutaj rada dla twórców. Twórcy, słuchajcie się mnie. Peace. Pierdziele, znowu zaraz ginę. Dobra, udało się jakoś. Patrzcie, co tu się dzieje, naprawdę, Blood Moon jest strasznie ciężki w tym stylu. Ciekawe, ile tych orbów już tam na dole jest. Bo ogólnie to mam 15 życia i krwawimy i zaraz karniemy. Ja ci się nie mogę. O! Ale ze mną zeskoczyli. Co za świniaki. Tu na ziemi co się dzieje. Na ziemi co się dzieje. Piekło na ziemi też zwane. Nie, wiesz co, ja muszę to jakoś lepiej dopracować, bo tarto jest strata. Tarto jest strata podprów. Myślę, że na pewno od Blood Orbów tej 20 nie wypadło. Aż sporo zrobiliśmy. Sporo tutaj poczyściliśmy. To musicie nam opłacać, to przynajmniej powinno nam 40 orbów wypadać na jednego zużytego zerpota. To wtedy jakoś będziemy się opłacały, będziemy mieć profit robili, małe. A teraz to, teraz to nic nie zyskaliśmy praktycznie. Chyba, że tam jeszcze na tych platformach coś leży. Ale to też, wydaje mi się, że to nie jest taka ilość tych rzeczy. Ile mam tych orbów? 8. Rozumiecie, to nie jest dużo. Co jest, czy mogę latać? A, nie mogę skraczać, no ale ja jestem latać, a nie skraczać. Halo! Halo! Dobra.
Przejdźmy teraz do końca, pozbierajmy tę orbę. Będziemy kończyć od siebie powoli. Mam nadzieję, że wam się podobało. Przypominam... Przypominam o tym, żebyście pisali propozycje co do... po pierwsze tego, co byście widzieli w poradnikach w Terrarii. Może wam się coś przyda. Nie mówię, że to musi być jakiś podstaw, ale może chcecie coś zaawansowanego, co was jakoś interesuje. Może coś w tej serii jest dla was niejasne. To będę mógł nawet na łatwym przykładzie to podać. Takie bardziej zaawansowane poradniki pewnie dopiero będą dostępne, jak będę miał już save'a bardziej wykorzystanego. Ej, kurde, dużo nam tu chyba wypadło w sumie. Mówię zastanowienia, mam 17. A może 60 leżą. Bo jak będę miał bardziej rozwiniętą postać, to będę mógł wam więcej pokazać, ale może takie jakieś podstawy, może coś, co już było w serii, a właśnie jeszcze nie znalazł swojego odpowiednika, was interesuje. Piszcie śmiało, ja póki co zapraszam was jeszcze do moich mediów społecznościowych, no bo warto o tym wspomnieć. Ostatnio coraz więcej osób dołącza, więc myślę, że te osoby, które o tym jeszcze nie wiedzą, może im się to przydać. Macie trzy takie linki, właściwie tuż w opisie, tuż na dole w opisie, gdzie... Backpipe nam wypadł. Gdzie możecie znaleźć mojego fanpage'a, naszą grupkę oraz Twitcha, na którym streamuję 4 razy w tygodniu. Poniedziałki, wtorki, piątki oraz niedzielę. Być może jeszcze będą jakieś fajne dni dochodziły. To jest naprawdę ostatnio super atmosfera, coraz więcej ludzi, więc no, myślę, że warto dołączyć do tej rosnącej społeczności. No i cóż, w kolejnym odcinku prawdopodobnie sobie... Nie wiem, co jeszcze zrobimy. Czy macie jakiś pomysł, możecie napisać. Na pewno dobuduję to, co obiecałem, czyli domek. Domek tego naszego magicznego pana tutaj umebluję i może te pięterka zrobię. A na tą ulicę całą, bo nazwę to ulicą, to jeszcze nie mam pomysłu. I czekam na wasze propozycje. Chwila, my tu mieliśmy maszynę do lodu? O ty dziadu, ukryłeś nam tutaj maszynę do lodu, a ja tutaj szukałem. Mebli nie mógł mieć, rozumiesz? Permafrost mebli nie ma w domu przez ciebie normalnych. Ach, wstyd. Dobra, trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.